Hej, witajcie w nowym teście. Dzisiaj przetestujemy nowy podkład z marki Hen i jest to Never Be Better Coverage. Jest to podkład, który ma być lekki, niewidoczny na skórze, a jednocześnie dawać pełne krycie, także jestem jego niezmiernie ciekawa. I tutaj może Wam się wydawać, że ten podkład już gdzieś widzieliście i tak rzeczywiście było, ponieważ tutaj opakowania są naprawdę bardzo do siebie podobne tutaj do podkładu HD Liquid Coverage z Catrice. Jest to podkład, na który temat było już pierwsze wrażenie, ale także na tyle mi się spodobał, że był w filmiku top 5 moich ulubionych podkładów do cery mieszanej i tłustej. Także tutaj moim zdaniem Hen się troszeczkę zbyt mocno inspirował właśnie tym podkładem. Możecie ocenić teraz sami, ale naprawdę moim zdaniem buteleczki są ekstremalnie do siebie podobne. Podkład ten znajduje się w szklanym, dosyć masywnym i ciężkim opakowaniu z matowego, właśnie takiego bielonego szkła. Generalnie prezentuje się bardzo fajnie, gdyby nie fakt, że właśnie był inspirowany innym podkładem. Mamy tutaj 35 ml produktu. Na opakowaniu nie ma informacji, ile jest ważne od otwarcia, jest tylko jedna data ważności. Jego cena regularna to 40 zł i jest dostępny na pewno w drogeriach Hebe, ja go tam kupiłam, ale jak znajdę jakiś link właśnie do sklepu internetowego, to wrzucę Wam na dole w opisie, żebyście wiedzieli, gdzie ten produkt kupić. Gama kolorystyczna składa się z 5 odcieni. Jeśli chodzi o najjaśniejszy odcień, to on jest niezbyt jasny, ale jest w bardzo ładnej żółtej tonacji. Następny w kolejności jest odcień neutralny i tutaj on jest tak mniej więcej na moim poziomie teraz, aczkolwiek ze względu na to, że jest bardziej neutralny, wolałam wybrać ten najjaśniejszy z gamy. Następnie mamy odcień, który bardziej wpada troszeczkę w róż. Potem jest odcień, który w ogóle się bardzo fajnie nazywa, ponieważ nazywa się Humus Beige i stwierdziłam, że to jest idealna dla mnie nazwa podkładu, ale niestety był dla mnie za ciemny i też dosyć taki neutralny. I najciemniejszy odcień z gamy jest bardzo ładny, ponieważ jest właśnie taki czysto oliwkowy, przepięknie wygląda. Także ja mam tutaj odcień najjaśniejszy, nazywa się on 100 Vanilla Milk. I tak jak mówiłam, zdecydowałam się dlatego, ze względu na to, że wolę dopasować tonacją dobrze podkład, wolę, żeby był po prostu jaśniejszy niż bardziej właśnie różowy. Także dlatego się zdecydowałam na ten podkład. Także na początku wstrząsnego. I tutaj mamy opakowanie z pipetką, także możemy sobie fajnie dozawać ilość produktu, jaką chcemy dokładnie, żeby nie marnować. I tak się prezentuje zawartość jednej pełnej pipetki. Jak widzicie, ten podkład jest lejący, ścieka mi teraz po dłoni. Jeśli chodzi o konsystencję, teraz zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje. Fajnie się rozprowadza, konsystencja jest kremowa, taka troszeczkę nawet trochę tłusta, także zobaczymy, czy będzie zastygał i czy będzie się fajnie trzymał. Także tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda ten podkład rozprowadzony. Tak jak mówiłam, tonacja jest bardzo fajna tego podkładu, ale oczywiście jest jaśniejszy, tak jak mówiłam, ale też mam jaśniejszy szyję niż skórę na dłoniach, także będzie to lepiej wyglądało na twarzy. Także na razie prezentuje się w porządku, aczkolwiek krycia tutaj nie widzę zbyt mocnego na dłoni, także mam obawę, że nie będzie jednak tak mocno kryjący, tak jak tutaj było założenie. Ja dla przypomnienia mam cerę mieszaną z tłustą strefą T i normalnymi policzkami. Na początek nałożę na połowę twarzy, żebyście dokładnie zobaczyli, jak ten podkład się prezentuje i mogli porównać z drugą stroną. Podkład będę nakładała dwoma formami aplikacji. Jeśli chodzi o jedną stronę, to na początek użyję pędzla i mam tutaj F82 rejątka w bookie Sigma. W trakcie aplikacji przeczytam Wam obietnicę producenta względem tego podkładu. Maskuje wszelkie niedoskonałości cery, pozostawia skórę naturalnie matową i wygładzoną, zapewnia wysokie krycie i pozwala je nabudować w zależności od potrzeb, kontroluje nadmiar wydzielanego sebum, długotrwała, lekka formuła perfekcyjnie dopasowuje się do struktury skóry, bez efektu maski. Cera wygląda nieskazitelnie i świeżo, gotowa na światła kamer i Jupiterów. Pojemność 35 ml wystarcza na około 100 aplikacji i ten podkład jest skierowany do cer od normalnych do tłustych. Podkład nałożony pędzlem wygląda tragicznie, powiem szczerze, bardzo źle się rozprowadza pędzlem, mimo że to jest naprawdę jeden z lepszych pędzli, jakie są w ogóle na rynku i bardzo rzadko trafiają się podkłady, które sprawiają, że jednak smugi zostają. Także przy normalnych podkładach bardzo rzadko to występuje. A tutaj po prostu są smugi, których się nie da rozetrzeć. Ten podkład jest osadzony na skórze, podkreślone są jakieś suchości, których tak naprawdę na skórze nie ma. Wygląda nierównomiernie, skóra wygląda na starą i no wygląda po prostu źle. Jeśli chodzi o krycie, da się troszeczkę budować, ale dalej jak widzicie tutaj zaczerwienienia prześwitują dosyć mocno, także ja bym oceniła na słabe, które można budować do średniego. Tak naprawdę nie ma tutaj mowy o pełnym kryciu. Bardzo mi się nie podoba, jak ta skóra wygląda. Nos wygląda tragicznie, ponieważ tutaj najgorzej, najciężej mi było rozłożyć ten podkład równomiernie i tak naprawdę widać ślady pędzla, także zobaczymy, jak to będzie w przypadku aplikacji gąbeczką. Wykończenie, jak widzicie, jest satynowe, troszeczkę odbija światło, ale niezbyt mocno. Podkład ciutkę się lepi, ale niezbyt mocno i delikatnie się przenosi na palce. No na razie słabo wypada niestety, także teraz zaaplikuję na drugą stronę twarzy. Na tej stronie podkład wygląda troszeczkę lepiej. Tutaj udało mi się zbudować większe krycie i ładniej ta skóra wygląda, gdzie tutaj zaczerwienia są bardzo mocno widoczne. Ale dalej nie podoba mi się, jak to wygląda, ponieważ rzadko się zdarza taki podkład, który by źle wyglądał po aplikacji gąbeczką, a tutaj on się nie chce równomiernie rozłożyć i widać po prostu fakturę gąbki. Tak jak ona ma tutaj pory, to po prostu zostawia
ten ślad po sobie na twarzy. Także jeszcze nie miałam takiego podkładu, który by tak źle wyglądał po aplikacji gąbeczką. Nie podoba mi się, jak wygląda. Tak jak mówiłam, po tej stronie też są widoczne jakieś suche miejsca, których tak naprawdę nie ma, ponieważ testowałam wczoraj inny podkład, który wypadał rewelacyjnie, który widzieliście tydzień temu. A ten po prostu wygląda strasznie. Naprawdę bardzo mi się nie podoba, jak to wygląda. Bardzo rzadko się tak zdarza, żebym zaraz po aplikacji od razu oceniała tak źle podkład, ponieważ no, wygląda na tej skórze niedobrze, nieładnie. Także teraz zaczniemy odliczanie trwałości podkładu. Mamy w tym momencie godzinę 18:27, także dosyć późno nawet jak na mnie. Także widzimy się za chwilę z pełnym makijażem. Ponownie w teście podkładu muszę odwracać uwagę od podkładu szminką ciemną. Także generalnie jak patrzę w podglądzie, jak patrzę na zdjęciach, to jakby nie wygląda aż tak źle. Z takiej odległości 50 cm wygląda w porządku, tylko z bliska po prostu źle się prezentuje, w szczególności na nosie. Tutaj mam podkreślone pory, jakieś różne nierówności. Brzydko ten podkład wygląda, nierównomiernie się rozłożył. Jako na całej twarzy wygląda w miarę ok, to nos wygląda tragicznie. Kolor też zmienił się podczas aplikacji, po aplikacji w sumie. Bardziej jest różowy niż był na początku i troszeczkę ciemniejszy, przez co bardziej się rzuca i w momencie, kiedy jeszcze nie miałam makijażu twarzy na sobie, w momencie, kiedy nakładałam korektor, to wtedy zwróciłam uwagę na to, jak on jest bardzo różowy i wyglądałam jak trup wręcz. Wszystko przepudrowałam pudrem z RCMA. Jeśli chodzi o aplikację bronzeru, różu rozświetlacza, nie było tutaj żadnego problemu, nie ma żadnych plam, smug, nic takiego. O ile ładnie wygląda w kamerze i na zdjęciach, to jeśli chodzi o zdjęcia z flashem, teraz możecie zobaczyć, że flashback występuje i to dosyć mocno. Ja wiem, że podkład mam w tym momencie jaśniejszy od koloru na szyi, aczkolwiek na takim standardowym zdjęciu bez flasha to też zupełnie inaczej wygląda i nie wybija się właśnie ta biel na twarzy. I tutaj to nie jest wina pudru, ponieważ przy innych podkładach nie mam flashbacku właśnie z tym pudrem z RCMA, tylko przy tym. Także tutaj niestety to na minus. Wygląd na minus, ale wykończenie, jak widzicie, jest matowe. Twarz nie wygląda źle w takiej normalnej odległości, nie tak tuż z bliska, także jeszcze nie ma jakiejś tragedii. Byłam super sceptycznie nastawiona. Teraz troszeczkę lepiej to wygląda, także zobaczymy, jak to będzie się utrzymywało w ciągu dnia. Także wrócę do Was za kilka godzin z podsumowaniem. Tak jak obiecałam, zrobiłam swatche i tutaj mam najjaśniejszy odcień z Catrice, czyli Liquid Cover, czyli to jest 010 Light Beige. A jeśli chodzi o podkład właśnie z Hem, to jest 100 Vanilla Milk. I tutaj ogólnie dużej różnicy nie widać tak naprawdę. Jeśli chodzi o ten z Catrice, to on się prezentuje bardziej tak piaskowo, troszeczkę jakby takie właśnie chłodna oliwka. A jeśli chodzi o ten właśnie podkład z Hem, to przy nim wypada troszeczkę bardziej tak właśnie różowo, ale nie ma tutaj dużej różnicy między nimi. Różnica jest za to zdecydowanie na twarzy, ponieważ Catrice wygląda pięknie na mojej twarzy. No akurat też by był jaśniejszy, ale wtedy się nie wybija tak róż, jak jest w przypadku właśnie tego podkładu z Hem, bo widać, że ta twarz no, nie stawia się razem z kolorem na szyi, niestety. Wracam do Was, w tym momencie jest godzina 2:54, czyli podkład mam nieco ponad 8 godzin na twarzy. I tak, co mogę powiedzieć, to fakt, że tutaj podkład się zważył w okolicach nosa. Nie wygląda to zbyt dobrze. Tutaj na wrodzie akurat sama starłam, ponieważ jadłam burgera i szminka mi się rozmazała, niestety nie przewidziałam tego. Jeśli chodzi o ten efekt świecenia, to tutaj nie jest on zbyt mocny, taki standardowy, także tutaj ani nie ma rewelacji, ale nie ma także takiego tragicznego efektu. Przyjemnie mi się ten podkład nosiło w ciągu dnia, on jest delikatnie wyczuwalny na twarzy, także czuć, że mamy makijaż na twarzy, ale nie jest to żaden dyskomfort. Także generalnie takiej dużej tragedii nie ma, tak jak myślałam, że będzie. A teraz zobaczymy, jak użyj bibułek, czy zostanie na twarzy, czy przeniesie się na bibułki. Mocno starsz się z nosa, mam tutaj prześwity, różne jakieś smugi właśnie na nosie. On już od samego początku nie wyglądał dobrze, a teraz to już po prostu, no jest źle generalnie. Ten podkład nie zaliczam do jakichś totalnych katastrof, ponieważ używałam podkłady, które były znacznie gorsze, aczkolwiek już na pewno nigdy nie nałożę go na twarz, ponieważ znam lepsze i nie ma najmniejszego sensu i o wiele lepszy jest ten podkład HD Liquid Coverage z Catrice, także tutaj nie ma co kompletnie. Także nie podoba mi się ogólnie efekt, mogło być lepiej. Jeśli chodzi o normalne cery, tutaj będzie w porządku, wydaje mi się, jeśli uda Wam się zaaplikować ten podkład równomiernie. Także to by było na tyle w tym filmie. Nie będę już więcej mówić, bo wydaje mi się, że już nic więcej nie trzeba tutaj dodawać. Dajcie mi znać, czy wcześniej skusiliście się na ten produkt i jaka jest Wasza opinia, jeśli używaliście. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!